Niezmiernie ważną częścią pracy nad konstrukcją dokumentu jest umiejętność wykorzystywania tak zwanych stron wzorcowych. Strony wzorcowe to po prostu szablony stron dokumentu, czyli określone wzorce stron. Mogą one definiować sytuację, w której na danym odcinku dokumentu, czyli na danym zakresie stron, pojawia się jakiś stały motyw, czy element graficzny, bądź w stałym miejscu, o stałym wyglądzie, jakaś ramka tekstowa, czy też po prostu zawartość tekstowa. A zatem strony wzorcowe są szablonami dokumentu. Zobaczmy, jak można ich używać w praktyce. Strony wzorcowe zawsze są wyświetlane w górnej części panelu Pages. Przy domyślnych ustawieniach, czyli tuż po utworzeniu nowego dokumentu, mamy do dyspozycji jeden zestaw stron wzorcowych. Mówię zestaw, ponieważ gdy pracujemy z dokumentem typu książka, czyli dokumentem, który tworzyliśmy z zaznaczoną opcją Facing Pages, no to ta pierwsza strona wzorcowa jest tak naprawdę połączeniem dwóch stron, czyli definiuje ona wygląd zarówno strony parzystej, czyli na lewo od grzbietu, jak i strony nieparzystej, czyli na prawo od grzbietu. InDesign został w taki sposób zaprojektowany, że każda nowo tworzona strona w dokumencie automatycznie przyjmuje zgodność z jakąś stroną wzorcową, która też w tym dokumencie jest zdefiniowana. Mówimy tutaj o sposobie tworzenia nowych stron polegającym na klikaniu tegoż oto przycisku, czyli przycisku Create New Page. Wcześniej wspominaliśmy o tym, że jeżeli ten przycisk kliknie się z przytrzymaniem klawisza Alt, to na ekranie pojawi się okienko o nazwie Insert Pages, w którym możemy określić zgodność z jaką stroną wzorcową ma być zachowana dla nowo tworzonych stron dokumentu. No więc Dopóki mamy do dyspozycji tylko jedną stronę wzorcową, no to wybór jest prosty. Albo nowa strona będzie oparta na tym właśnie wzorcu, na tym szablonie, albo nie będzie oparta na żadnym szablonie. Utwórzmy zatem dwie strony, dwie nowe strony w tym dokumencie przykładowym, które będą oparte na tym wzorcu o nazwie A Master. Klikamy przycisk OK, żeby zatwierdzić tę czynność. Rzeczywiście mamy dwie nowe miniaturki stron, nazwane 2 i 3 i każda z nich nosi symbol literki A, który jest zgodny z oznaczeniem tej jedynej funkcjonującej w naszym dokumencie strony wzorcowej. InDesign zawsze nazywa strony wzorcowe z użyciem Przedrostka. Przedrostek może być literowy bądź liczbowy, to nie ma znaczenia, to jest tylko nazwa. W każdym bądź razie musi być ten przedrostek zdefiniowany w momencie, kiedy tworzymy stronę wzorcową, ponieważ jest on potem używany jako symbol przypisania strony dokumentu do strony wzorcowej. Co oznacza owo przypisanie? Z czym się ono wiąże? Otóż cokolwiek umieścimy na stronie o nazwie A master, zostanie automatycznie przeniesione na stronę dokumentu, które z tego wzorca korzystają. W jaki sposób definiuje się stronę wzorcową? Należy kliknąć dwukrotnie nazwę tej strony w panelu Pages, a zatem klikamy dwukrotnie. Mamy podświetlenie tej nazwy oraz miniaturę tych stron, co oznacza, że właśnie na nich jesteśmy. Jak spojrzymy teraz do okna dokumentu, no to w dalszym ciągu widać dwie strony dokumentu i teraz rzut oka w kierunku lewego dolnego narożnika. Okna programu, i mamy tutaj informację o tym, że znajdujemy się na stronach A master, czyli to jest wzorzec strony parzystej na lewo od grzbietu, a to jest wzorzec strony nieparzystej, na prawo od grzbietu. Załóżmy, że wykonamy bardzo prostą modyfikację tych stron wzorcowych. Na stronie parzystej, czyli na lewej od grzbietu, rysujemy ramkę, której nadamy kolor czerwony. Na stronie na prawo od grzbietu, czyli na stronie nieparzystej, również narysujemy ramkę i nadamy jej kolor cyjanowy. Tak wygląda zawartość stron wzorcowych. Załóżmy, że to jest szablon, pewien, który chcemy powielić na określonych stronach dokumentu. Wracamy do panelu Pages i już po wyglądzie miniaturek widać, że coś się w dokumencie zmieniło. Jeżeli przejdziemy na stronę numer 1, klikając jej miniaturkę dwukrotnie, zobaczymy, że automatycznie pojawił się na niej ten cyjanowy prostokąt. Dlaczego? Bo strona numer 1, zgodnie z tym, o czym informuje nas symbol literki A widoczny w narożniku miniaturki, dziedziczy właściwości strony wzorcowej A, czyli strony o nazwie A master. Ponieważ jedynka jest stroną nieparzystą, to oczywiście widać na niej wszystko to, co na nieparzystej stronie wzorcowej. Jeżeli spojrzymy na stronę numer 2 w dokumencie, Widać na niej czerwony prostokąt, bo jest to ten element, który jest powielany ze strony wzorcowej a master, a konkretnie rzecz biorąc, ze strony parzystej. A właśnie na niej mamy otworzony czerwony prostokąt. Przejdźmy na stronę trzecią. Wygląda ona dokładnie jak strona pierwsza. To jest element skopiowany automatycznie ze strony wzorcowej. Więc w tym momencie powinniśmy już rozumieć, co to co oznacza. Fakt, że ta strona wzorcowa jest w pewnym sensie szablonem dla dokumentu, czy właściwie szablonem dla konkretnych stron w dokumencie. Stwórzmy kolejne dwie strony, klikając przycisk tworzenia nowych stron z klawiszem Alt, ale tym razem jako zgodność ze stroną wzorcową wybierzemy opcję Non, czyli brak zgodności. Inaczej mówiąc, tworzymy dwie nowe strony, które mają nie być związane z tym wzorcem o nazwie A Master. Klikamy OK. Powstały dwie nowe strony, nazwane oczywiście 4, 5. Natomiast nie widać na nich tego symbolu literki A i nie widać na nich prostokątów w kolorze czerwonym bądź cyjanowym, bo te dwie nowe strony nie są oparte na wzorcu A Master, co oznacza, że nie powielają jego właściwości. Cokolwiek pojawia się na stronie wzorcowej, nie dotyczy tych dwóch stron. Jak? sprawić, żeby dana strona dokumentu zaczęła być zgodna ze stroną wzorcową, bądź żeby ją od tego wzorca odłączyć. Gdybyśmy chcieli, aby strona numer 4 obecnie niezwiązana z żadnym wzorcem zaczęła powielać wzorzec Amaster, to wystarczy odpowiednią miniaturkę z tego wzorca Amaster przeciągnąć na miniaturkę strony. Strona numer 4 jest stroną parzystą, czyli na lewo od grzbietu, co oznacza, że również stronę parzystą z wzorca musimy na nią przeciągnąć, a zatem tę miniaturkę przeciągamy na tę jednym ruchem, czyli stąd tu. W tym momencie miniaturka zyskała symbol A oraz automatycznie pojawia się na niej cała obecna bieżąca zawartość strony wzorcowej A parzystej. Podobnie ze stroną numer 5 możemy uczynić, przeciągając miniaturkę do tego miejsca. Natomiast odłączenie strony od wzorca może polegać na przeciągnięciu miniaturki opcji non, czyli brak wzorca. I tutaj już mamy miniaturkę jedną wspólną, zarówno dla stron parzystych, jak i nieparzystych, co jest oczywiście logiczne, więc przeciągamy tę miniaturkę na dowolną stronę, niezależnie od już jej roli w książce, czy też konfiguracji, czy będzie to strona parzysta, czy też nieparzysta. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, bo wzór niekorzystania z wzorca, jest tylko jeden. Przeciągamy miniaturkę z opcji NAN na stronę dokumentu i załatwione. Dana strona przestaje być kojarzona z tym wzorcem. Jak się tworzy nowe wzorce? Możemy sięgnąć do podręcznego menu panelu Pages i wybrać polecenie New Master, czyli nowa strona bądź strony wzorcowe. W okienku New Master musimy zdefiniować... Przedrostek, który będzie symbolem tej nowej strony wzorcowej. Możemy zostawić literę B bądź pisać cokolwiek mamy na, na myśli. Podajemy również nazwę, która może być absolutnie dowolna bądź domyślna, czyli master. Podajemy ilu stron ten wzorzec dotyczy. No, jeżeli pracujemy z publikacją typu książka, tak jak w tym dokumencie przykładowym, to z reguły będziemy tworzyć strony wzorcowe składające się z dwóch stron czyli wzorzec dla strony parzystej oraz nieparzystej. Możemy określić rozmiar ewentualnie samodzielnie wpisać wielkość tej strony orientację a zatem sporo parametrów tutaj jest dostępnych takich jakie mamy do dyspozycji w momencie gdy tworzymy w ogóle nowy dokument. Także strona wzorcowa może w bardzo szybki sposób zmienić szereg parametrów strony w dokumencie. W porządku zostawmy tutaj większość ustawień domyślnych. Klikamy przycisk OK i w górnej części panelu nam się, pojawił nam się nowy element o nazwie B-Master. Są to dwie nowe strony wzorcowe. Jeżeli klikniemy i przyciągniemy w tym miejscu myszą, przyciągamy w dół, możemy powiększyć tę górną część panelu tak, aby widzieć wszystkie trzy elementy. Skonfigurujmy w jakiś sposób, sformatujmy te dwie nowe strony wzorcowe. Najpierw strona parzysta, ponownie rysujemy ramkę, może troszeczkę inaczej wyglądającą. I z innym kolorem, przykładowo żółtym, i na stronie nieparzystej, ramkę w kolorze zielonym. Patrzymy sobie do panelu pages. Miniaturki oczywiście odzwierciedlają bieżącą sytuację, natomiast żadna z obecnie dostępnych w dokumencie stron nie powiela tego wzorca B Master. Gdybyśmy chcieli, aby na przykład strona numer 5 powielała właściwości strony nieparzystej. Wzorcowej o nazwie B Master, no to przeciągamy miniaturkę tej strony na miniaturkę strony piątej i w tym momencie mamy to połączenie utworzone. W ten sposób możemy sobie stworzyć kilka czy nawet kilkanaście różnych szablonów stron, co oczywiście skraca czas pracy nad publikacją. Mechanizm ten jest szczególnie użyteczny w publikacjach wielostronicowych, takich, które. Składają się z działów. Działy te mogą mieć w obrębie strony różne elementy graficzne czy też tekstowe, które się powtarzają na jakimś odcinku stron, od do. I żeby nie trzeba było tego za każdym razem ręcznie tworzyć, możemy wytworzyć taki oto szablon w postaci stron wzorcowych i później automatycznie te elementy na stronę dokumentu przenosić.